Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu wywiadów na temat Powstania Styczniowego, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Biura Programu Niepodległa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan profesor Tadeusz Zych, który jest również dyrektorem Muzeum w Tarnobrzegu. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są wartości wspólne, wolność, niepodległość, suwerenność. W związku z tym myślę, że pierwsze pytanie związane z tym, jak pan profesor zdefiniowałby te pojęcia właśnie wolności, niepodległości i suwerenności? Nie ukrywam, że są to bardzo trudne pytania, ponieważ na temat wolności od czasów antycznych, od filozofów greckich rozpisywano się aż po czasy współczesne, można powiedzieć od Sokratesa po Heideggera czy Sartra. Ale w ujęciu politycznym, bo myślę, ale nie tylko, jeżeli byśmy chcieli jak najprościej to zdefiniować, albo pyta pan, jak ja to rozumiem, to zacznijmy oczywiście od wolności. Ona jest, myślę, tutaj najważniejsza i podstawowa. I najkrócej rzecz biorąc, nie wymyślając niczego nowego, ja osobiście wolność zdefiniowałbym jako możliwość wyboru. Dopóki istnieje możliwość wyboru, wtedy mamy do czynienia z wolnością. Tak jest w przypadku jednostki, tak również jest w przypadku społeczeństwa czy państwa. Więc dopóki istnieje możliwość wyboru, istnieje wolność. Egzystencjaliści, wspomniany Sartre czy Heidegger, mówili, że wolnym można być nawet w więzieniu, prawda? Bo można godzić się na tą sytuację, bądź nie. Więc jeżeli mamy możliwość wyboru, mamy możliwość podejmowania decyzji sami, z własnej, nieprzymuszonej woli, to jest wolność. Jest również i definicja bardzo bliska temu. Ja bym się tutaj odniósł do Księgi Genezis, do Starego Testamentu, gdzie tak naprawdę wolnością jest możliwość, która potem okazała się być przekleństwem, odróżniania dobra od zła, prawda? Wtedy człowiek stał się wolnym poprzez dokonanie takiego, a nie innego wyboru. I jeszcze jedną rzecz, jak już mówimy o wolności, trzeba powiedzieć, że mimo że jest ona często wymieniana, że ona się pojawia wśród polityków, filozofów i w zasadzie każdy z nas o wolności jakoś tam myśli, marzy, mówi, to tak naprawdę ona jest bardzo trudna do osiągnięcia, bo w gruncie rzeczy i myślę, że można tutaj zgodzić się z klasykiem, że mimo że mówimy o wolności, to tak naprawdę od tej wolności chcielibyśmy uciec, bo wolności zawsze towarzyszy brzemię wzięcia na siebie odpowiedzialności za dokonany wybór. Zawsze chcielibyśmy, owszem, jeżeli ten wybór jest fajny, powszechnie akceptowalny, mówimy, dokonałem wyboru, ale jeżeli ten wybór jest trudny, a wielokrotnie i w naszym życiu, również i w historii Polski, nie tylko w historii Polski, te wybory były bardzo trudne. Wczoraj była rocznica powstania warszawskiego i ten wybór bić się czy nie bić, prawda, będziemy mówić o powstaniach. To jest kwestia wolności i to jest kwestia tak naprawdę wzięcia odpowiedzialności. Wielu polityków, którzy podejmowali te decyzje, potem od odpowiedzialności uciekało, prawda? Bo jest to niesamowicie trudne. Wolność zawsze wiąże się z odpowiedzialnością, stąd wolimy tak naprawdę od tej wolności uciec. A w kontekście tych pozostałych pojęć właśnie niepodległości i suwerenności i także w ujęciu właśnie, bo rozmawiamy tutaj głównie o Powstaniu Styczniowym. Jasne. Więc czy jakby wcześniej mieszkańcy Rzeczypospolitej, znaczy wiadomo, też Rzeczpospolita znajdowała się pod zaborami, ale osoby, które zamieszkiwały te terytoria, w podobny sposób jakby definiowały te pojęcia, jak ludzie współcześni? Myślę oczywiście, bo pan pytał mnie na początek o wolności i w kontekście potem niepodległości i suwerenności. I myślę, że niepodległość i suwerenność już wchodzimy w obręb polityki czy państwa, bo to wiąże się z kwestią powstania. I myślę, że tak niepodległość, jak i suwerenność można definiować w nawiązaniu do wolności. Jeden z klasyków powiedział, że istnieją jakby dwie rodzaje wolności. Istnieje wolność negatywna i pozytywna. Wolność od i wolność do, prawda? I byśmy powiedzieli, że wolność od to byłaby niepodległość, czyli wolność od
jestem niepodległy, czyli wolność od wpływu innych na państwo, w przypadku człowieka na moją decyzję, prawda? Suwerenność, można by powiedzieć, że to jest wolność do, bo mam prawo dokonywać wyboru, mam wybrać może taką, a nie inną możliwość. Mam i pytanie oczywiście przy suwerenności, to jest pytanie, kto dokonuje tego wyboru. To jest pytanie o suwerena. Kto w państwie jest suwerenem? Jeżeli suwerenem jest naród, mówimy o demokracji i on podejmuje decyzję, mówimy, że państwo jest suwerenne, prawda? Często było tak w historii, na przykład cały spór o PRL, jaki się toczy wśród historyków, ale nie tylko wśród historyków, również i socjologów czy filozofów, mówią, niektórzy z nich mówią, że PRL był państwem niepodległym, ale nie był państwem suwerennym. Niepodległym, i tutaj nawiązuje się do, powiedzmy, definicji, jaka dzisiaj obowiązuje, że państwo niepodległe to państwo, które ma obszar, które ma władzę, i w gruncie rzeczy, gdybyśmy tak na to popatrzyli, to rzeczywiście PRL można by traktować jako państwo niepodległe, ale nie było państwem suwerennym, bo decyzje zapadały zupełnie gdzie indziej, prawda? One były, jak mówiąc kolokwialnie, przywożone z Moskwy. Ale to jest tylko jedna z teorii. I nawiązując do powstania tak, szczególnie powstania styczniowego, bo o nim będziemy mówić, to zupełnie inne pojęcie na temat wolności i suwerenności będzie miał na przykład Aleksander Wielopolski, a zupełnie inne będzie miał Romuald Traugut. A śmiem twierdzić, i mówię to z całą odpowiedzialnością, myślę, że jednego i drugiego możemy nazwać patriotami. Jeden i drugi chciał dla sprawy polskiej dobrze, ale zupełnie inaczej definiowali te pojęcia, o których mówimy. Panie profesorze, rozmawiając o powstaniach, nie sposób na pewno nie poruszyć tematu korelacji do innych trybów niepodległościowego w kontekście właśnie tego powstania listopadowego, ale też już wspomnianego wcześniej przez pana rocznicę powstania warszawskiego. Czy te motywacje, i też wiadomo, też różne później podejścia zarówno osób, które podejmowały wtedy decyzje, ale także późniejszy właśnie odbiór społeczeństwa i patrząc też właśnie, jak historycy dzisiaj postrzegają te zryby, jakie są podobieństwa, jakie są różnice? To jest bardzo dobre pytanie. Może to, co powiem, nie będzie do końca popularne, ale gdybyśmy szukali podobieństw, to oczywiście pierwszym podstawowym podobieństwem to jest to, że wszystkie zakończyły się klęską. No? I to jest niesamowite. Po drugie, wszystkie one w gruncie rzeczy były robione przez jedną grupę społeczną, czyli przez szlachtę. Ktoś by powiedział, że to w gruncie rzeczy sprawiało, że zakończyły się klęską, chociaż ja takiej tezy bym nie postawił. Ciekawe jest również to, nie wiem, czy pan się nad tym zastanawiał, że one w gruncie rzeczy wybuchały z regularnością w zasadzie mniej więcej co 30 lat. Proszę zobaczyć, insurekcja kościuszkowska, 30 lat mniej więcej później powstanie listopadowe, 30 lat powstanie styczniowe, 30 lat rewolucja 905 roku, która dla Piłsudskiego miała być zwycięskim powstaniem, prawda? 44 powstanie warszawskie i 80 zryw Solidarności. Z regularnością prawie 30 lat. Co te 30 lat oznaczają? Oznaczają pojawienie się nowego pokolenia. To, co jest wspólne dla tych powstań, to to, że każde z nich robiło już nowe pokolenie. Ci, którzy przegrali powstanie, byli w jakiś sposób politycznie przetrąceni. Uznali, że niepowodzenie pokazuje, że nie jesteśmy w stanie znowu wybić się na niepodległość. Ale przychodziło młode pokolenie, wychowane w legendzie powstania, i chcieli wejść do tej samej rzeki, zrobić to samo, z nadzieją, że tym razem zakończy się to sukcesem. Ktoś by powiedział, miałby sporo racji, że polską specjalnością jest świętowanie naszych klęsk. My nie potrafimy świętować tak naprawdę zwycięstw. Wczoraj, jak obserwowaliśmy świętowanie kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, to było cudowne, wzruszające, dreszcz po plecach przechodził. A proszę sobie przypomnieć chociażby świętowanie stulecia odzyskania niepodległości, czy nawet świętowanie Bitwy Warszawskiej. Ja już nie mówię o zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem. To nam nie wychodzi z taką. My lubimy świętować nasze
nasze klęski. I klęska w zasadzie powstania styczniowego stała się, podobnie jak klęska powstania warszawskiego, stała się mitem założycielskim. W pierwszym przypadku mitem założycielskim II Rzeczpospolitej, w drugim przypadku jest to mit założycielski III Rzeczpospolitej. Piłsudski, który spotkał na zesłaniu powstańców styczniowych, w powstaniu był wręcz zakochany, powstaniem zauroczony. Napisał zresztą świetną broszurę, rok 1863. Całe życie praktycznie żył pod wpływem powstania styczniowego i powstańców styczniowych. Przypominam, że już jako naczelnik państwa jedną z pierwszych decyzji to była decyzja o tym, żeby powstańcom styczniowym, którzy jeszcze żyli, wszystkim nadać tytuły oficerskie, wszystkich ubrać w specjalne mundury i wydał rozkaz, który mówił, że każdy oficer Wojska Polskiego, łącznie z generałem, ma oddawać honory wojskowe napotkanemu powstańcowi. Ten mit powstania styczniowego, tak mocno kultywowany przez Piłsudskiego, jeszcze raz powtarzam, mimo klęski, stał się jednym z mitów założycielskich II Rzeczpospolitej. I oczywiście ostatnia rzecz, to co łączy te powstania, to można powiedzieć, wszystkie wybuchały w momencie, w którym nie powinny. Czas wyboru był w każdym przypadku fatalny. Przede wszystkim ze względu na sytuację międzynarodową, prawda? Kiedy sytuacja międzynarodowa w przypadku powstania styczniowego była sprzyjająca, mam na myśli wojnę krymską, do wybuchu powstania nie doszło. Dlaczego? Bo to nowe pokolenie miało jeszcze kilkanaście lat i nie było w stanie tego powstania zniszczyć, prawda? Więc trzeba było czekać jeszcze parę lat, ale rok 63 to już koniunktura międzynarodowa, która zupełnie nie sprzyjała Polakom i ich walce o niepodległość. I tak można powiedzieć w każdym przypadku, prawda? Po powstaniu warszawskim wybuchu, kiedy mówiąc brutalnie, wszystko co istotne było przez wielkich tamtego świata ustalone, prawda? Więc ten moment wybuchu każdego z tych powstań, patrząc z punktu widzenia historyka i wiedząc, co nastąpiło później, prawda, bo mamy tę możliwość, że wiemy, co było później, czego nie wiedzieli powstańcy, kiedy zaczynali to powstanie w styczniu 1963 roku, to możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, moment wybuchu każdego z tych powstań był źle wybrany. Teraz myślę, że się skupimy na tych ostrach lokalnych. Znajdujemy się w Muzeum Tarnowskich w Tarnobrzegu. I chciałbym zapytać, czy też tutaj były jakieś takie wątki lokalne, wątki podkarpackie związane właśnie z powstaniem styczniowym? Były i to bardzo ważne, aczkolwiek przypominam, że Dzików, czyli dzisiaj część Tarnobrzega, gdzie znajduje się Zamek Tarnowskich, siedziba rodowa, to była najdalej na północ wysunięta okolica zaboru austriackiego. Kilkaset metrów od nas, tutaj jak siedzimy, płynie Wisła, która była granicą. Przypominam, że powstanie nie toczyło się w Galicji, a powstanie toczyło się w tak zwanej Kongresówce, czyli po drugiej stronie Wisły. Ale to nie znaczy, że Galicja nie była w to powstanie zaangażowana. Była bardzo mocno. Powstały organizacje we Lwowie i w Krakowie, które miały wspierać powstanie, a w Dzikowie, w którym się znajdujemy, doszło do wydarzenia naprawdę bez precedensu. Mianowicie tutaj sformułowano tak zwaną Złotą Legię, tak nazywano oddział ochotników wywodzących się z arystokratycznych czy szlacheckich, galicyjskich rodów, którzy tutaj zebrali się w Dzikowie. Tutaj pojawił się pułkownik Jordan, Zygmunt Jordan, który miał stanąć na czele tej grupy ochotników. Mieli przejść na drugą stronę Wisły po to, żeby wziąć udział w tymże powstaniu. I trzeba powiedzieć, dwaj urodzeni tutaj w Dzikowie Tarnowscy. Stanisław Tarnowski, późniejszy dwukrotny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i twórca polskiej myśli konserwatywnej, tak zwanych Stańczyków, i jego młodszy brat Juliusz, obydwaj byli bardzo mocno zaangażowani w tą działalność propowstańczą. I kiedy sformułowany oddział ruszył na drugą stronę Wisły, Juliusz Tarnowski, wtedy 23-letni młodzieniec, został adiutantem wspomnianego pułkownika Jordana, przeszli na drugą stronę Wisły
I niestety w bitwie pod Komorowem 20 czerwca 1863 roku cały rozdział został rozbity. Jak się czyta relacje z tej potyczki, z tej bitwy, ona przywołuje chociażby znane nam sceny z innych bitew, nawet i z roku 1920, kiedy podobnie wtedy kapelani, którzy w przypadku 20 roku ksiądz Korupko, w przypadku 63 roku ojciec dominikanin Bartłomiej Hędrzak, prowadzili z krzyżem w ręku atak na Moskali. Można powiedzieć, znowuż ta historia się powtarza, a Juliusz Tarnowski, prowadząc tym razem z karabinem w ręku atak na Moskali, został trafiony prosto w czoło moskiewską kulą i tam zginął. On dzisiaj jest pochowany, ma piękne mauzoleum w kościele dominikanów tutaj w Tarnobrzegu, ale ta jego śmierć, ona stała się ważną, nie tylko rodzinną, ale i lokalną legendą. Takim punktem odniesienia, jeżeli chodzi o postawę patriotyczną. Kiedy w 1920 roku Zdzisław Tarnowski formułował oddział ochotników dzikowskich, którzy szli na wojnę z bolszewikami, to w takim słynnym przemówieniu w kościele dominikańskim do tych ochotników powiedział, że idziecie drogą wyznaczoną przez Juliusza Tarnowskiego. A więc to jakby nastawienie patriotyczne i chęć walki o niepodległość była przekazywana z ojca na syna i ta pamięć śmierci Juliusza Tarnowskiego, ona odbiła się, ta śmierć sama odbiła się dość szerokim echem. Lucjan Ryder, Maria Konopnicka poświęcili tej postaci swoje utwory, bo rzeczywiście sceneria tej śmierci, poświęcenie dla sprawy było tak wielkie, że robiło to wrażenie na pilnym i w drugim zaborze. Myślę, że już tak kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, chciałbym zapytać właśnie o tych wartościach wspólnych, właśnie wolność, niepodległość, suwerenność w kontekście właśnie tych zrywów niepodległościowych, które miały miejsce w polskiej historii. Co by było, gdyby właśnie, znowu wróćmy do tego gdybania, gdyby to powstanie zakończyło się sukcesem, też jakie jakby później były nastroje społeczne, tak jak już pan profesor wspominał, są pewne wartości wspólne pomiędzy tymi powstaniami, tymi naszymi zrywami niepodległościowymi, gdyby jednak już wtedy udało nam się odzyskać niepodległość, że jak już pan profesor wspominał, ta walka wtedy toczyła się w Rzeczpospolitej już nawet nie obojga, ale trojga narodów i no właśnie może w 1863-1864 odzyskalibyśmy niepodległość, co by było właśnie wtedy, gdyby? Właśnie, znowu chodzimy w sferę gdybania, ale rzeczywiście powstanie tego państwa, jak zakładano, oznaczałoby nowy twór polityczny w środkowej części Europy, który zmieniałby całkowicie dotychczasowy układ, prawda? Zmieniałby marzenia niemieckie o Mitteleuropie i podporządkowaniu sobie Mitteleuropy, zmieniałby zupełnie nastawienie Moskwy do ekspansji na zachód. Byłby niewątpliwie czynnikiem, który by rozsadzał wielonarodowościową monarchię austro-węgierską, bo rodzi się pytanie, gdyby powstanie zakończyło się zwycięstwem, to trudno sobie wyobrazić, żeby Polacy żyjący w Galicji patrzyli na to biernie i nie chcieli dokonać zrywu, który mógłby ich połączyć z macierzą. A więc niewątpliwie układ sił politycznych w tej części Europy byłby zmienione całkowicie, aczkolwiek można sobie zadawać pytanie, czy gdyby szala zwycięstwa przechylała się na korzyść powstańców i gdyby rzeczywiście Rosjanie ponosili klęski, które by czyniły zwycięstwo realne, to znowuż rodzi się pytanie w kategorii gdybania, czy pozostali dwaj zaborcy, Prusy i Austro-Węgry, patrzyłyby na to biernie, czy by nie pomogły Rosji w niedopuszczeniu do powstania tej odrodzonej Rzeczpospolitej. To jest wszystko gdybanie, ale oczywiście, jak powiedziałem, historia jedno nie ulega wątpliwości. Sukces w powstaniu sprawiłby, że historia tej części Europy, a może i całej Europy, potoczyłaby się zupełnie inaczej. Rodzi się pytanie, czy doszłoby do wybuchu I wojny światowej, prawda?
To jest niesamowicie, niesamowicie ważne, ciekawe, ale mówię, cały czas pozostaje w sferze domysłów i różnego rodzaju dywagacji. Jedno nie ulega wątpliwości, że mimo klęski, i co do tego mamy całkowitą pewność, mimo klęski, kolejnej klęski, Polacy nie wyzbyli się pragnień wolności, niepodległości i suwerenności. I to powstanie stało się, jak powiedziałem, pewnym zaczynem czegoś, co jako fenomen opisał świetnie Bohdan Cywiński, nazywając nowe pokolenie rodowodem niepokornych. Ci niepokorni, którzy w 18 roku przynieśli nam niepodległość, to byli ci niepokorni, którzy byli wychowani w kulcie powstania styczniowego i niezależnie jakbyśmy powstanie oceniali, to fakt, że miało ogromny wpływ na odzyskanie niepodległości w 18 roku jest bezsprzeczny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.